To, co Cioran lubił robić po zakończonym dniu, kiedy bolały go nogi, plecy, oczy, kiedy wreszcie wracał do domu po długim dniu nawigowania po czystym absurdzie i bezsensie absolutnie wszystkiego to siadać przy biurku i po prostu pisać. Efektem tego było z pewnością wiele książek, na szczytach rozpaczy, o niedogodności narodzin, krótka historia rozkładu, by wymienić tylko kilka. Aby naprawdę zrozumieć człowieka stojącego za tymi dziełami, Musimy wyjaśnić jedną rzecz. Jego intencją przy pisaniu tych wszystkich rzeczy nigdy nie było udzielenie odpowiedzi. Nigdy nie chodziło o zbudowanie narracji, o napisanie opowieści. Nie pisał tych tekstów jako długich esejów perswazyjnych, aby przekonać cię do swoich poglądów. W gruncie rzeczy, piękno Ciorana jako pisarza polega na tym, że naprawdę nie obchodzi go kto co myśli o jego pisarstwie. Zdobył mnóstwo nagród, pisząc po francusku, który nawet nie był jego pierwszym językiem i prawie każdą z nich odrzucił. Nie obchodziło go to. Widzisz, tego dnia pisał z innego powodu, dziś pisał z osobistego powodu. Pisanie dla Emila Ciorana było czymś, co należało praktykować. Pisanie było dla niego najwspanialszą formą terapii, z jaką zetknął się w swoim życiu. Jego intencją było przede wszystkim to, by coś wyrazić. Ponieważ, jak mówił, kiedy wyrażasz coś, co czujesz w środku, natychmiast sprawiasz, że jest to o wiele łatwiejsze do zniesienia. Kiedy zrozumie się, że to było dla niego najważniejszym priorytetem, widać wyraźnie, że w pisaniu nie chodziło mu o to, by znaleźć się w New York Timesie. Pisanie było dla niego sprawą życia i śmierci. Był to sposób na poradzenie sobie z życiową tragedią, bezsennością, z którą się zmagał, sposób na poradzenie sobie z melancholią i lękiem, o których mówiliśmy poprzednio. Pisanie książki było, jak sam powiedział, odłożeniem samobójstwa na później. Wziąwszy to pod uwagę, nie jest niespodzianką, że rzeczy, o których zazwyczaj decyduje się pisać Emil Cioran. Będą stanowiły tabu, mroczne stany uczuciowe, o których nie wolno nam mówić w grzecznym społeczeństwie. Ma też sens, że pisze we fragmentach zamiast podążać za jakąś okrojoną fabułą z początkiem, środkiem i końcem, nie buduje argumentów na rzecz swojego sposobu widzenia rzeczy kawałek po kawałku. Po prostu pisze i to pięknie swoją drogą. Nie wierzycie mi, wejdźcie na jego stronę na wiki cytaty i spędźcie pół dnia przewijając w dół. Czytając wszystkie aforyzmy, które stworzył w czasie swojej pracy. Należy jednak zauważyć, że ponieważ nigdy nie ograniczają go tradycyjne formaty literackie, dla czytelnika staje się to sytuacją typu dobra-zła wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że jeśli ktoś jest na tyle głupi, by próbować go przygwoździć i zdefiniować, jest to niemożliwe. To znaczy, jak bardzo naiwnym trzeba być, żeby próbować zrobić o nim odcinek podcastu. Ale z drugiej strony, to dobra wiadomość, jeśli szukasz nieograniczonej eksploracji absurdu istnienia. Najlepsze, co można zrobić z jego twórczością, to podzielić ją na fragmenty, ogólne tematy, koncepcje, do których autor powraca w wielu książkach i zawsze ma coś nowego do powiedzenia na ich temat. To tematy takie jak melancholia, zgroza, depresja, ale przede wszystkim te, na których skupimy się dziś porażka i samobójstwo. Trzeba jednak zaznaczyć, że nawet próba zdekonstruowania jego myśli pod kątem fragmentaryzacji na różnorakie tematy może być przegraną walką. W swoich pracach często całkowicie przeczy sam sobie, nawet w tej samej książce czasem mówi jedną rzecz, a kilka stron później coś niemal diametralnie przeciwnego. Powinniśmy jednak wszyscy zrozumieć, że pisanie dla Ciorana było w ostatecznym rozrachunku terapią, a nie wykładem. Kiedy ktoś wytykał mu, że sam sobie przeczy, on odpowiadał: A co mnie to obchodzi? I tak nie o to chodzi w pisaniu. Nie prowadziłem jakiejś krucjaty, żeby was indoktrynować na jakiś sposób myślenia o rzeczach. Dla ciorana sprzeczność z samym sobą jest częścią bycia uczciwym człowiekiem, który żyje, uczy się, rozwija i uczestniczy w życiu, a może nawet jest wskaźnikiem, że jest się bardziej wyczulonym na prawdziwy absurd rzeczywistości. Podążając za tym ogólnym motywem, nie będzie zaskoczeniem, że Cioran w swoich największych porażkach dostrzegał elementy piękna i sukcesu, a w swoich największych sukcesach, zdobywaniu wszelkich nagród, powszechnym uznaniu krytyków, często znajdował sposób na postrzeganie tych rzeczy jako porażek. Bo jeśli przyjrzymy się tylko tematowi porażki, który fascynuje go w jego pracy, to po zapoznaniu się z jego twórczością można nabrać zupełnie innego spojrzenia na to, w jaki sposób można odnosić się do porażki w swoim życiu. Porażka to kolejny przykład jednego z tematów tabu, których nie powinno się poruszać w grzecznych rozmowach. Gdybyś był na imprezie i zobaczył kogoś, kogo dawno nie widziałeś, ale wiedziałeś, że niedawno próbował otworzyć sklep z marihuaną i poniósł sromotną porażkę. Jak bardzo nieładnie byłoby prowadzić rozmowę mówiąc coś w takim stylu. Hej, jak ci się udał ten sklep z marihuaną? Sprzedajesz ostatnio dużo suszu o smaku mango? A jak sobie radzi twoje nowe portfolio wapingu? Nie, nie mówi się tak do kogoś. Nie powinno się pytać ludzi o ich porażki, to niegrzeczne, to natrętne. Powinniśmy rozmawiać tylko o miłych rzeczach, hmm? Ale Cioran powiedziałby, że wyobraźmy sobie dokładnie to samo przyjęcie, powiedzmy że jest to zjazd absolwentów szkoły średniej sprzed pięciu lat. Z kim chciałbyś bardziej porozmawiać? Z facetem, który ożenił się ze swoją ukochaną z liceum, poszedł na studia z rachunkowości czy coś w tym stylu i wszystko poszło dokładnie tak, jak zaplanował w tej notatce w waszym roczniku w ostatnim dniu szkoły. Czy też może chciałbyś rozmawiać z osobą, której się nie udało? Chcesz porozmawiać z kimś, kto chciał zostać inżynierem? Ale mu się nie udało, więc popadł w beznadziejne długi, a z desperacji podjął pracę w fabryce mięsa w Niemczech i po raz kolejny poniósł sromotną porażkę w pakowaniu mięsa no bo po prostu nie potrafił znaleźć sposobu na włożenie szynki do pojemnika. Zdarza się, z dalszej więc desperacji próbował zostać instruktorem jogi, ale rzecz w tym, że on nic o jodze nie wie. Mówił ludziom tylko, żeby robili kółka, tańczyli ze wstążkami itd. Kiedy weźmie się pod uwagę to wszystko, co przeszła ta osoba, w końcowym rozrachunku, mówiąc szczerze, Cioran zapytałby, z kim lepiej się rozmawia? Z kim wolałbyś porozmawiać na tym przyjęciu? Z nieudacznikiem czy z człowiekiem sukcesu? słynny słynnie mówi w pierwszym wierszu Anny Kareniny: Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne. Każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Zarówno Tolstoy, jak i Cioran poruszają tu podobne tematy. Ludzie sukcesu zazwyczaj dążą do tych samych rzeczy związanych z bezpieczeństwem, a ich wynik jest zazwyczaj bardzo przewidywalny. W ostatecznym rozrachunku wszyscy wyglądają jak ta sama osoba. Kiedy jednak poniesiemy porażkę, i to spektakularną, czasami może to przypominać projekt artystyczny, który nabrał własnego rozumu. To może być chaos. Jest o wiele więcej sposobów na poniesienie porażki niż na odniesienie sukcesu, a dla ciorana porażki są o wiele bardziej interesujące. I nie mówiąc już o tym, że po prostu często również zabawne. Dlaczego więc tak bardzo staramy się przed nimi uciekać lub o nich nic nie mówić? Co by się stało teoretycznie, gdybyśmy zamiast unikać porażek brali w nich udział? Jak zmieniłoby to sposób? w jaki podejmujemy decyzje w naszym życiu. Niektórzy z Was pewnie pomyślą chyba rozumiem, do czego zmierza ten cioran. Podobnie jak w poprzednim odcinku, kiedy zalecał, by zamiast uciekać przed niewygodnymi aspektami egzystencji, takimi jak strach czy melancholia, zamiast znajdować sprytną racjonalizację, która rozbroi władzę, jaką te uczucia mają nad nami, cioran zaleca, byśmy się w nie zagłębili i przyjrzeli się im dokładnie bo z tego, co uważa Cioran, są one najważniejszą częścią ludzkiego doświadczenia. Kim jesteśmy, by je negować? Cóż, można podobnie postępować z pojęciem porażki i ostatecznie, według Ciorana, przyjąć ją, ponieważ tylko dzięki niej wzrastamy jako ludzie. Jest to częściowo prawda, ale mówiąc dokładniej, jest to bardzo mała część tego, co autor mówi o porażce. Porażka dla Ciorana była czymś znacznie większym niż coś, co można sprowadzić do takiej maksymy samopomocy. Porażka była czymś, co przenika to, czym w ogóle jest bycie człowiekiem. Czymś, co dotyczy nas na tak głębokim poziomie, że można to dostrzec niemal na poziomie metafizycznym, biorąc pod uwagę, że wygłaszanie twierdzeń metafizycznych nie było szczególnie czymś, czym Cioran był zainteresowany. Jego celem nie było racjonalne wyjaśnianie wszechświata przez pryzmat porażki. Jego celem było wyrwanie nas z tego głupiego schematu, w którym tkwimy, nie mogąc rozmawiać o porażce w grzecznym społeczeństwie, a tym samym nie dostrzegając, jak ważnym zasobem jest dla nas potencjalne przegrywanie. Zbudujmy więc jego przypadek od podstaw, na poziomie metafizyki. Przypomnijmy, że Cioran z przymrużeniem oka stwierdza, że świat jest zepsuty, ponieważ jakiekolwiek niesamowite bóstwo, które jest najwyraźniej odpowiedzialne za wszystko, musiało stworzyć go w zepsuty sposób. Bóg zawiódł w tym konkretnym projekcie. Ludzkość sama w sobie jest nieudanym projektem. Innymi słowy, jeszcze zanim zaczniemy realizować jakikolwiek projekt w życiu, w najlepszym razie budujemy na fundamencie porażki. Porażka jest wpisana w równanie. Ale pomyślmy o tym, że nawet gdy już zdecydujemy, jak spędzić nasz czas w tym życiu, z biegiem lat nasza relacja z porażką staje się bardzo szczególna. Ponieważ porażka ma szczególny rodzaj wszechobecności którego nie mają inne aspekty życia. Przyjaciele i bliscy mogą przychodzić i odchodzić, sukcesy i triumfy są bardzo tymczasowe. Ale porażka, według Ciorana, porażka zostaje z Tobą na zawsze. Każda porażka to szkarłatna litera, którą nosisz przy sobie. Ludzie z naszego otoczenia wiedzą o naszych wcześniejszych porażkach, pamiętają je i choć mogą nic nie mówić, aby być miłym i przestrzegać społecznego tabu, to kolekcja porażek jest towarzyszem, która jest z tobą bez względu na to, gdzie się przeprowadzisz i jak się ubierzesz. Cioran mógłby więc zacząć od pytania. Skoro wiemy, że nasze porażki są towarzyszem, który będzie z nami na zawsze, czy nie wolelibyśmy się z nimi zaprzyjaźnić, czy być wrogami? Czy chcesz, aby porażka była wstydliwą znajomą, o której jesteś zmuszony mówić w rozmowach? Czy może uczynić z niej przyjaciela, z którego będziesz dumny i z którego będziesz czerpał inspirację? Biorąc pod uwagę, że porażka jest tak integralną częścią tego całego procesu, jak sprawić, by nie uciekać przed nią lub nie usprawiedliwiać naszych niepowodzeń jakimiś historyjkami, ale jak w nią wejść? Aby to zrobić, musimy całkowicie zmienić optykę przy użyciu której patrzymy na porażkę. Być może najlepszym sposobem, by zacząć to robić, jest zastanowienie się w jakim stopniu cioran uważa, że porażka jest odpowiedzialna za całą trajektorię gatunku ludzkiego. Pozwólcie, że rozwiniemy ten temat. Kiedy ktokolwiek podejmuje w życiu jakąkolwiek ważną decyzję, robi to licząc się z porażką kiedy decydujesz, jakie relacje chcesz mieć z kimś w swoim życiu, kiedy naukowiec decyduje, jakie eksperymenty przeprowadzić, kiedy państwo decyduje o swojej polityce zagranicznej. Wszyscy podejmujemy te decyzje, robiąc wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć to, co uważamy za sukces. Ale zawsze, gdy naszym celem jest sukces, naturalnie staramy się unikać potencjalnych porażek po drodze. W ten sposób nasz poziom komfortu i obycia z pojęciem porażki ma bezpośredni wpływ na każdą naszą decyzję, którą podejmujemy w życiu nawet na poziomie narodów i społeczności globalnej. Każda porażka jest czymś, o czym nie możemy rozmawiać, oraz kiedy porażka jest czymś, nad czym unikamy refleksji, wtedy nie do końca rozumiemy, czego staramy się uniknąć. I dlaczego nigdy nie jesteśmy w stanie dążyć do sukcesu tak skutecznie, jakbyśmy mogli? Jak na ironię, bliski związek z porażką jest jednym z najlepszych miejsc, w których można się znaleźć, jeśli chce się osiągnąć sukces. Ponieważ we wszechświecie, pełnym absurdów i pozbawionym sensu, porażka ma dokładnie taką samą wartość wymiany, jak sukces. Dlaczego mielibyśmy odrzucać tak cenny zasób, którym dysponujemy? Odpowiedź ciorana na to pytanie jest prosta i oczywista. Porażki i opowiadanie o nich sprawiają, że czujemy się bardzo niekomfortowo. W związku z tym chcemy zmienić sposób, w jaki postrzegamy porażkę. Musimy zastanowić się, co dokładnie jest tak niekomfortowego w przyznawaniu się do porażek. Częściowo powodem jest to, że przyznając się do porażki, jednocześnie przyznajesz się do przynajmniej niewielkiego braku samoświadomości. W każdą porażkę wpisana jest pewna formuła. Chciałeś coś zrobić, myślałeś, że jesteś w stanie to zrobić, dążyłeś do sukcesu, a potem rzeczywistość uderzyła cię w twarz, gdy natrafiłeś na jakieś ograniczenie swoich możliwości, które spowodowało porażkę. Chodzi o to, że chciałeś odnieść sukces. Uświadomienie sobie, że nie jest się wystarczająco dobrym, by coś zrobić, nie jest dobrym uczuciem a już na pewno nie jest dobre, gdy ktoś o tym przypomina lub pyta o to na przyjęciu. Cioran rozumie to wszystko, ale myślę, że powiedziałby poczekaj, pozwól, że cię o coś zapytam. Za każdym razem, gdy coś ci się nie uda, co takiego zawsze dostajesz z porażki, czego absolutnie nigdy nie dostałbyś sukcesu? Jedną z tych rzeczy, w których porażka nigdy nie zawodzi, jest pokazanie nam szczerego obrazu tego, Kim tak naprawdę jesteśmy? Cioran ujął to następująco. Porażka jest zawsze istotna. Odkrywa nas przed nami samymi, pozwala nam zobaczyć siebie takimi, jakimi widzi nas Bóg, ponieważ podczas gdy sukces oddala nas od tego, co najbardziej wewnętrzne w nas samych i we wszystkim. Błogosławione niech będą moje porażki. Zawdzięczam im wszystko, co wiem. Wyobraźmy sobie faceta w średnim wieku, który codziennie po pracy idzie do szkoły podstawowej z opaską do ćwiczeń i bierze udział w towarzyskim meczu koszykówki ze wszystkimi czwartoklasistami. Ustawia ich do pionu, odbiera im piłkę, blokuje wszystkie rzuty, rzuca obraźliwe uwagi. Gość osiąga wynik 183 do 0 w meczach koszykówki przeciwko uczniom szkoły podstawowej. Jest najlepszy w tym fachu. A teraz taka sytuacja. Gdyby LeBron James poszedł do dokładnie tej samej szkoły podstawowej, też osiągnąłby wynik 183-0 przeciwko tym dzieciom. Więc jeśli to jest jedyna próbka, na którą możemy się oprzeć, to jak ktokolwiek może wiedzieć, kto jest lepszym koszykarzem? Skąd facet w średnim wieku może wiedzieć, jak dobry jest w koszykówce, dopóki nie odważy się podjąć wyzwania, by ponieść porażkę i sprawdzić, gdzie są jego ograniczenia? Porażka jest jednym z najlepszych przyjaciół, jakich można mieć. Porażka jest bramą do prawdziwego poznania tego, kim jesteś, a nie tylko tej historii, którą masz w głowie na swój temat. Być może masz w życiu wyniki 183 do zera od lat, ponieważ nigdy nie stawiałeś sobie wyzwań. Jest wiele osób, które mają wysokie mniemanie o swoich umiejętnościach i doskonałe, średnie ocen szkolnych czy pracowniczych, ale są zagubione, jeśli chodzi o kwestie, w jakim kierunku podążać na mapie życia. Ale tak naprawdę, nawet jeśli masz najlepszy kompas na świecie, to skąd masz wiedzieć, jak dotrzeć do docelowego miejsca na mapie, jeśli nawet nie wiesz, skąd zaczynasz? Że tylko w porażce, w wielkości katastrofy, można kogoś poznać. Dla ciorana porażka ma wyjątkową zdolność do pokazania ci dokładnie, gdzie jesteś teraz w sposób, w jaki sukces tego nie potrafi. Cioran powiedział kiedyś, że chciałby mieć egzystencję nieustannie przekształconą w porażkę, przekształconą w znaczeniu, przemienianą w coś pięknego lub wzniosłego. On naprawdę widział porażkę w jej pozytywnym świetle. Porażka jest głosem rozsądku, który pozwala nam uczciwie ocenić, kim naprawdę jesteśmy. Powiedział, że tak naprawdę przez całe życie dążył do porażki. I nie był to sarkazm, ponieważ możliwość spojrzenia wstecz na życie, które było naznaczone porażką, wiele mówi o człowieku. Nie, że ta osoba była nieudacznikiem, jak niektórzy mogą wnioskować. Dla ciorana oczywiście były to porażki, w końcu wszyscy jesteśmy częścią nieudanego projektu, ale chodzi o to, że ktoś, kto przeżył życie obfitujące w porażki, przeżył również życie, w którym był na tyle odważny, by się zmusić i dążyć do celu. Oczywiście czasami błędnie oceniał swoje możliwości i mierzył zbyt wysoko, ale przynajmniej starał się coś zrobić. Według Ciorana gorsze odbycia nieudecznikiem jest bycie kimś, kto tak bardzo boi się porażki, że siedzi bezczynnie i nigdy nic nie robi ze swoim życiem. Niestety tak właśnie kończy wielu ludzi. Ludzie nawiązują relację z porażką jak ze szkolnym łabuzem. Żyją w strachu przed nią. Unikają jej za wszelką cenę. Robią wszystko, aby nigdy się z nią nie zetknąć. Kiedy w końcu muszą się z nią zmierzyć, postrzegają całą tę interakcję jako negatywne, bolesne doświadczenie. Wstydzą się o tym mówić, więc nigdy tego nie robią. Pamiętajmy o cioranie. Możliwość wyrażenia czegoś sprawia że jest to trochę łatwiejsze do zrobienia. Ci ludzie nie mają nawet takiej możliwości, jeśli chodzi o swoje porażki. Pozostaje im udawać i zachowywać się tak, jakby ich porażki i ten gnębiciel w ogóle nie istniały. Cioran zapytałby teraz, dlaczego tak musi być. A gdybyśmy przyjęli porażkę i wczuli się w nią, widzielibyśmy ją jako piękną, wyjątkową i interesującą, tak jak Cioran? Wyobraź sobie, że nigdy nie bałeś się porażki. Nie dlatego, że jesteś głupi, ale dlatego, że postrzegałeś porażkę jako jedyny sposób, w który można zobaczyć, jak daleko zaszedłeś od czasu swojej poprzedniej przegranej. Postrzegałeś porażkę jako okazję do otrzymania indywidualnej lekcji, jak dostosować swoją strategię, aby następnym razem odnieść sukces. Postrzegałeś porażkę nie jako coś, czego należy unikać ale jako jedyny dowód na to, że rzeczywiście prowadzisz życie, w którym nie tylko przez cały dzień grasz w koszykówkę z czwartą klasą. Cioran głęboko podziwiał ludzi, którzy ponosili porażki czasami nazywał ich wręcz nieudacznikami. Poza tym uważał, że historie o porażkach są o wiele ciekawsze i piękniejsze, niż historie o sukcesach szczerze podziwiał ludzi, którzy prowadzili życie przypominające porażkę. Bo któż inny niż ludzie, którzy codziennie budzą się i postanawiają być nieudacznikami, któż bardziej niż ta osoba uosabia to, jak bezsensowna i absurdalna jest egzystencja? Cioran dorastał w Rumunii. W tym czasie postrzegał swój kraj jako doskonały przykład absolutnej porażki na światowej scenie. Kiedy więc opuścił rodzinne strony, by pójść do szkoły w Bukareszcie, Miał oko na ludzi, których uważał za kompletnych nieudaczników, ciągnęło go w ich stronę i był bez końca zafascynowany ich życiem. Powiedział: W Bukareszcie poznałem wielu ludzi, wielu ciekawych ludzi, zwłaszcza nieudaczników, którzy pojawiali się w kawiarni, rozmawiając bez końca i nic nie robiąc. Muszę powiedzieć, że dla mnie to byli najciekawsi ludzie, ludzie, którzy przez całe życie nic nie robili, a poza tym byli genialni. Dla Ciorana porażka była o wiele bardziej interesująca niż sukces. Każda porażka była jak projekt artystyczny, a każda osoba uosabiająca porażkę była obrazem, który wymagał wyjaśnień ze strony artysty. Cioran tak bardzo kochał porażki, że nawet przeżył swoje życie, wierząc w porażkę, mimo że w rzeczywistości był od niej daleki. Powiedział kiedyś: Wielkim sukcesem życia jest to, że udało mi się żyć bez pracy. Powiedział również, wolałem żyć jak pasożyć, niż niszczyć siebie utrzymując pracę. Chwalił się, że ma 40 lat i że nadal uczęszcza do szkoły, jedząc w stołówce studenckiej. Ten obraz porażki nosił przy sobie jak odznakę honorową. Przypomina mi się coś, co Hemingway powiedział kiedyś nie o cioranie, ale ogólnie o świecie. O tym, że tak wielu ludzi chce publicznie nosić medale. Ale nie chce wykonywać pracy, by na nie zapracować prywatnie. Oto Cioran znakomity przykład czegoś zupełnie przeciwnego. Oto facet, którego prace zdobywają powszechne uznanie krytyków, nagrody za nagrodą, a on odrzuca je wszystkie i zamiast tego wybiera życie, które ma być odwzorowaniem totalnej porażki. Dla Ciorana istnienie to ogromne pojęcie porażka. I nie powinniśmy o tym mówić. Powinniśmy się wstydzić naszych porażek. Dla ciorana istnienie to jest jedna wielka porażka. Teoretycznie moglibyśmy prowadzić życie, w którym nigdy niczego nie próbujemy, a zatem nigdy nie doświadczamy porażki. W ten sam sposób możemy racjonalizować uczucie strachu i melancholii, ale według ciorana czasami musimy popchnąć siebie do istnienia. Musimy sięgnąć do obszarów, w których potencjalnie możemy ponieść porażkę, tylko po to, by upewnić się, że wiemy, iż wciąż idziemy przez życie. W najgorszym wypadku, nawet jeśli poniesiemy porażkę, to przynajmniej wiemy, kim naprawdę w tej chwili jesteśmy. Wydaje mi się, że sztuką jest uświadomienie sobie, że porażka wcale nie jest najgorszym scenariuszem. Pod wieloma względami ciągłe sukcesy byłyby najgorsze. Na marginesie, niektórzy z Was pewnie zastanawiają się, jak ktoś, kto tak bardzo wierzy, że świat jest bezsensowny i absurdalny, może w ogóle mówić o sukcesie i porażce? Jak on w ogóle decyduje, na co poświęcić swój czas, skoro nie ma żadnego podręcznika zasad, którego można by było przestrzegać? Cóż, Cioran był tak oddany sprawie, był tak oddany temu, że świat jest pozbawiony sensu, że żył tak, jakby rzeczy miały sens. Żył w ten sposób tylko po to, by móc kontestować rzeczywistość i podważać zamysł Boga, który to wszystko stworzył. Innym tematem tabu, o którym nie powinno się mówić, a który fascynował Ciorana przez całe jego życie, jest samobójstwo. Rozmawiając o tych rzeczach nieszczęsnych, rozmawiając o tych wszystkich nieszczęsnych aspektach bycia człowiekiem i rozwiązaniach, które wymyślamy, aby sobie z nim poradzić, nie potrzeba wiele kreatywności, aby dojść do tego, co wydaje się ulubionym rozwiązaniem tych problemów, po prostu zakończyć życie. Cóż, Cioran oczywiście zdawał sobie z tego sprawę i z wielu powodów nie uważał, że jest to właściwa odpowiedź, ale trzeba powiedzieć, że nawet po zajęciu takiego stanowiska nie powstrzymywało go to przed dalszą refleksją nad samobójstwem, jako jeszcze jednym aspektem egzystencji, który jest wszechobecny, a o którym nie powinniśmy mówić. Chciałbym zapytać nie inaczej niż w przypadku wszystkich innych zakazanych tematów, które poruszyliśmy, co potencjalnie tracimy, zaliczając samobójstwo do tej kategorii. Myślę, że najlepszym sposobem na zrozumienie, o co chodzi Cioranowi, jest myślenie o samobójstwie nie jako o czymś, co da się zrobić. Spróbujmy przez chwilę nie myśleć o samobójstwie jako o czymś, co zrobisz w ostateczności. Spróbuj myśleć o samobójstwie w trzeciej osobie. Prawie z zewnątrz. Spróbuj rozważyć ideę samobójstwa jako coś dostępnego dla każdego, jako aspekt istnienia. Samobójstwo jest opcją. Opcją tak jak wszystkie inne opcje, które masz w życiu. Na przykład, masz opcję, aby rzucić się i zrobić 20 pompek w tej chwili. To jest opcja dostępna dla ciebie. Cioran może więc zapytać, dlaczego tego nie zrobisz? Załóżmy, że się na to zdecydowałeś. Jedno jest pewne. Jedynym powodem, dla którego robisz teraz te 20 pompek, jest to, że masz cel, do którego dążysz. A 20 pompek przybliża cię do tego celu. Myśląc o tym w ten sposób, Cioran zapytałby, do rozwiązania jakiego problemu tak naprawdę przybliża cię samobójstwo? Cioran uważał, że samobójstwo jest zarówno problemem czasowym, jak i błędem w pojmowaniu życia. Są to dwa główne sposoby, w jakie można myśleć o jego argumentacji przeciw samobójstwu. Jest ono doczesne w tym sensie, że jak najlepiej ujął to Cioran, zawsze popełnia się samobójstwo za późno. Oznacza to, że doświadczyłeś już nieodłącznego bólu istnienia, nie masz pojęcia, co przyniesie przyszłość, więc zakończenie życia w celu rozwiązania problemu, który już się pojawił i zniknął, nie rozwiązuje go w rzeczywistości. Innym, bardziej interesującym argumentem przeciwko samobójstwu jest to, że ktoś, kto rozważa samobójstwo jako rozwiązanie problemu, jest prawie zawsze kimś, kto nie przemyślał jeszcze natury istnienia na wystarczająco głębokim poziomie. Zawsze jest jeszcze na jakimś przystanku w drodze do zrozumienia rzeczywistości i uczciwego pogodzenia się z nią. Cioran powiedział, tylko optymiści popełniają samobójstwo, Optymiści, którym nie udaje się już być optymistami. Inni, nie mając powodu, by żyć, dlaczego mieliby mieć powód, by umrzeć? Kiedy stajesz w obliczu bezsensu i absurdu istnienia, powszechną taktyką jest przyłączenie się do jednego z tych kultów optymizmu, które pozwalają ci poczuć więź z czymś wyższym od ciebie. Według Ciorana. Tylko ktoś zanurzony w jednej z tych sprytnych racjonalizacji sensu mógłby pomyśleć, że jest rozczarowany, gdy skonfrontuje się z tym, jak bezinteresowny jest wszechświat. Osoba całkowicie neutralna zostałaby skonfrontowana z bezsensem i nie miałaby żadnego powodu, by myśleć o tym w ten czy inny sposób. I znowu, jak mówi, jeśli powodem do popełnienia samobójstwa jest to, że nie ma powodu, aby żyć, to dlaczego zakładasz, że istnieje jakiś powód, by umrzeć? Ktoś mógłby na to odpowiedzieć, że przecież dalsze życie wiąże się z ogromnym cierpieniem, dlaczego więc nie zakończyć go? Ale samobójstwo nie tylko nie rozwiązuje problemu cierpienia, przez które już przeszedłeś to znaczy, już jesteś w tym punkcie. Ale po prostu mówiąc, że zakończenie tego jest dobrą opcją, nie jesteś intelektualnie spójny. Twierdzisz, że wszechświat jest całkowicie absurdalny, a mimo to wydajesz sądy wartościujące, że twoje cierpienie jest czymś, czego należy unikać. Implikacja jest taka, że złagodzenie tego cierpienia odcięłoby nogi od całej twojej argumentacji. Chodzi o to, że dla kogoś, kto naprawdę wczuwa się w absurdalność rzeczy, tak jak porażka ma taką samą wartość wymiany, jak sukces, tak samo chwila cierpienia ma taką samą wartość wymiany, jak chwila rozkoszy. I tak jak uczucie strachu i melancholii może być absolutnie kluczową częścią bycia istotą ludzką, cierpienie może być czymś, co nas uziemia w sposób, który nie zawsze w pełni rozumiemy. Dlatego właśnie w każdej chwili możesz zdecydować się na popełnienie samobójstwa. Cioran uważa, że popełniasz zarówno błąd czasowy, jak i błąd zrozumienia, ponieważ po raz kolejny zawsze popełniasz samobójstwo zbyt późno. I najwyraźniej nadal żywisz złudny optymizm co do tego, co niesie ze sobą istnienie. Pamiętaj, że ten argument nie jest jakimś uniwersalnym antidotum na te uczucia. To jest dopiero początek jego spojrzenia na samobójstwo jako pojęcie. A jako koncepcja jest to filozoficzna obrona, niekoniecznie obrona praktyczna. Jest to filozoficzna obrona używania opcji samobójstwa jako ostatecznego rozwiązania problemu. Jest to ważny punkt do podkreślenia, ponieważ jeśli naprawdę byłbyś jednym z tych ludzi, którzy mogliby bezbłędnie zagłębić się w bezsens życia poza swoim własnym zainteresowaniem tym tematem, to jaki miałbyś powód, aby naprawdę myśleć o samobójstwie? Tak więc większość z tego, co mówi Cioran o samobójstwie, jest jak najbardziej przydatne dla jednego z tych optymistów gdzieś w trakcie ich drogi do pogodzenia się z ludzką kondycją. Myślę, że takim ludziom do których on sam należał, Cioran powiedziałby coś w rodzaju: nigdy nie zapominaj, że ty też jesteś w podróży. Jest to zarówno tragiczne, jak i zabawne, ale jesteś typem istoty, która w naturalny sposób pragnie poszukiwać znaczenia i pisać historię, aby nadać rzeczom sens. I jesteś w podróży przez absurdalną krainę, która jest całkowicie pozbawiona sensu. I znów byłoby to zabawne gdyby nie było tak problematyczne dla wielu ludzi. Może więc jako jedna z tych osób postanowisz przywiązać się do jednej z tych historii i racjonalizacji poczujesz się lepiej przez jakiś czas i ogólnie rzecz biorąc przejdziesz przez życie całkiem nieźle. Ale od czasu do czasu trafisz na trudny grunt, gdzie rzeczywistość wszechświata nie jest czymś, co można tak łatwo zamieść pod dywan bajką na dobranoc. Może zaczynasz zastanawiać się nad możliwością samobójstwa, bo jaki to ma sens? I może argument Ciorana, że jaki jest sens samobójstwa w świecie pozbawionym sensu, nie jest dla Ciebie przekonujący? Myślę, że mógłby zacząć wtedy od stwierdzenia: No dobrze, ale po co ten pośpiech? Naprawdę samobójstwo może być opcją, to pewne, ale wyjaśnij, dlaczego właśnie teraz jest to tak pilna opcja? Dlaczego trzeba to zrobić właśnie teraz? Jeszcze raz pomyśl o samobójstwie w trzeciej osobie. Pomyśl o nim jako o pomyśle lub opcji, która jest dostępna dla praktycznie każdej istoty ludzkiej, która ma możliwość istnienia. Wychodząc z tego bezosobowego miejsca, Cioran zaczął myśleć o samobójstwie jako o koncepcji, która jego zdaniem była bardziej związana z wolnością niż z jakimś wysiłkiem ostatniej szansy, by zakończyć cierpienie w chwili bólu. Cioran powiedział kiedyś: Tym, co naprawdę mnie uratowało, była idea samobójstwa. Bez idei samobójstwa na pewno bym się zabił. Zatem widzisz, to jest właśnie ten podział to rozróżnienie między pomysłem na samobójstwo a faktycznym czynem. Dla Ciorana samobójstwo było czymś, co przynosiło mu pociechę. Po prostu wiedział, że bez względu na wszystko, nie jest tu zatrzymywany. Powiedział, że samobójstwo kończy egzystencję jako koszmar. Wyraźnie mówi, że nigdy nie mógłby znieść życia, gdyby nie ta dostępna mu wolność, ta opcja, która go pocieszała, ponieważ zawsze tam jest, więc pozwalała mu istnieć tak, jak chciał. Więc nie staje się to pytaniem, czy popełnienie samobójstwa jest właściwą decyzją z jakiegoś moralnego punktu widzenia. Pytanie, na które człowiek musi odpowiedzieć, brzmi po prostu: dlaczego właśnie teraz? Jak powiedział Cioran, po co ten pośpiech? bo jeśli z tą decyzją wiąże się jakiś pośpiech, to być może nie jest ona podejmowana z najlepszych pobudek. Jak już mówiliśmy, z pewnością nie jesteś tu uwięziony i nie możesz cofnąć tego, co już przeszedłeś. Jesteś tu, już w tej chwili, więc dlaczego by nie pozostać w pobliżu i przynajmniej obserwować absurd tego wszystkiego? Spróbować znaleźć w tym interesujące fragmenty, spróbować cieszyć się absurdem nie dlatego, że łączy się on z jakimś większym, nadrzędnym kluczem znaczenia, którego jesteś częścią, ale po prostu dla samego absurdu. Samobójstwo może być opcją, ale jest to opcja na jutro rano, kiedy już się z nią prześpisz. Można je popełnić za tydzień, można je popełnić za pół roku po tym, co Cię czeka, dla prawie wszystkich, Życie nie jest ciągłym cierpieniem, a utrzymanie się nie jest koszmarem. Więc kiedy już zderzysz się z rzeczywistością, dlaczego by się nie zatrzymać, cieszyć się czasem, cieszyć się rodziną, cieszyć się wydarzeniami sportowymi, które tak bardzo lubisz, cieszyć się wpatrywaniem w telefon, cieszyć się tym wszystkim pogrążonym w tym jasnym śnie, w którym najwyraźniej nic tak się naprawdę nie liczy.